Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Ja chciałam zapytać, były ogłaszane przetargi na sprzedaż nieruchomości w Siemyśl, w gminie Siemyśl, czy przetargi, z jakim skutkiem? Czy ustaleni zostali nabywcy, czy też nie? To znaczy, jeśli pan przewodniczący pozwoli, taką mam informację, że oczywiście były zapytania tutaj, jeśli chodzi o miejscowość Białokóry. Był telefon, jeśli chodzi o Mierzyn, natomiast jeśli chodzi o... zakończyły się, jak mogę tak określić, sukcesem, bo nie znaleziono w tym przypadku chętnych. Być może jeśli chodzi o Białokóry czy Mierzyn, wciąż chętnie oczekują do następnego tutaj przetargu, a w związku z tym obniżeniem tej ceny. Natomiast jeśli chodzi o Morowo, tutaj była złożona jedna oferta na kupno tej nieruchomości i wiem, że została ta sprzedana. Dziękuję. Bardzo proszę pan Kęcio, panie wójcie, ja, pierwsze pytanie odnośnie tych przetargów na nieruchomości, bo będąc w Urzędzie Gminy zobaczyłem, później też i na BIP-ie, że są dwie działki w Niemierzu. Ale historia się powtarza takowa, że na stronie pierwszej, siemyśl.pl, państwo nie informują, że ten przetarg się odbędzie. On będzie się w lutym. I po raz kolejny zdarzyła się taka sytuacja, jaka miała miejsce wcześniej, że chcemy sprzedać nieruchomości, kolejne dwie, natomiast nie informujemy ludzi na pierwszej stronie, że one są na sprzedaż. Tam są wykazy, przed chwilą jeszcze sprawdzaliśmy, wykazy tych nieruchomości, które były, natomiast strona jest nieuaktualniona. Rozmawiałem z panem Kazimierzem, miał wysłać do mnie informację taką mailową. Również takiej nie otrzymałem. Bardzo chętnie, tak jak z poprzednimi nieruchomościami, również pojechałbym na miejsce, zrobił zdjęcia, bo myślę, że to nigdy nie zaszkodzi, a pomoże. Ale brak informacji na stronie siemyśl.pl, że chcemy sprzedać ziemię w Niemierzu, no działanie no jest, nie, dla mnie jest niezrozumiałe, tak? No bo do BIP-u nie każdy zagląda, kiedy ma na pierwszej stronie informacje. Dobrze, jeśli mogę się do tego odnieść, tutaj pana Andrzeja nie ma bezpośrednio odpowiedzialnego za te sprawy, natomiast po powrocie do urzędu, może w dniu jutrzejszym przeprowadzę rozmowy i uczulę tutaj pracowników na zamieszczanie tego typu ogłoszeń czy informacji na temat sprzedaży nieruchomości. No, mogę tak prosić odpowiednio, tak? Z zachowaniem czytelności i tutaj rzetelności. Także jeśli państwa to zadowala, to informacja. Proszę jeszcze. Zwrócę uwagę. Chciałem jeszcze nawiązać do dróg, bo debatowaliśmy, tak sprawdzałem, 5 minut, czy wysłać pismo, nie wysłać pismo i po co wysłać pismo. To jest chyba naturalne, jeżeli ktoś coś nam robi, to lepiej wysłać pismo i mieć podkładkę, że coś się w tym temacie dzieje, ma to jakiś wymiar urzędowy, niż wierzyć na słowo i na wzgląd, ewentualnie, że ktoś coś zauważy. A chciałbym to odnieść do tej dziury sławetnej, którą ostatnio żeśmy poruszali jej temat. Zapewniał pan, że natychmiast tam ma już ktoś wyjechać ją zrobić. Nie, ta dziura jest jeszcze większa. Praktycznie, nie wiem, mieszkańcy Byszewa, no to chyba, być może znają ją na pamięć, tak? Ale ja jadąc tamtędy po raz kolejny w nią wjechałem. Jest jeszcze większa. Zrobiłem dzisiaj zdjęcie, specjalnie tamtędy przejeżdżałem, więc ja nie negowałbym tak do końca tych pism, tego wszystkiego, bo prawnik 5 minut, to co my żeśmy stracili tu na debatę, to takie pismo powinien zrobić, a jak ma szablon, to w minutę i wydrukować, wysłać, znaczek, to nie jest jakiś koszt, mamy pewność, że jest to zrobione. A jeżeli będziemy tak sobie dzwonić, mówić, zapewniać, to tak wychodzi, jak wychodzi. To znaczy w tym przypadku akurat i zgłaszałem i pan radny był akurat kwest. Chodziło mi przede wszystkim, tu pan zarzuca, że akurat telefonicznie. Czasami jedno, że pismo, no to trwa dni. Jeśli natomiast ktoś podkreśla, że jest to ważne, zagraża bezpieczeństwu, uważam, że oczywiście można zachować i powinno się zachować drogę tutaj pisemną. Natomiast jeśli są, uważam, relacje normalne i taka współpraca, to i można zareagować.
To nie mówię tutaj o Urzędu Gminy, że który gdzieś tam pomija ten fakt, ale inne instytucje, z którymi współpracujemy, czy instytucje, do których należą w tym przypadku do Zarządu Dróg, jeśli chodzi o drogi powiatowe, można wykonać telefon. Ja powiem tak, wielokrotnie to robiłem, zanim ewentualnie mogliśmy zrobić pismo i czasami interwencja już była na drugi dzień. Natomiast tutaj tak, pan tu podkreśla, ja tym się z tą sprawą zająłem, przeczytałem, natomiast nic też nie stało na przeszkodzie również panu nie zrobić tylko zdjęcia, tylko również do mnie przedzwonić jako mieszkaniec tej gminy, zasygnalizować mi. Nie, no to jeszcze, dzisiaj, ja dzisiaj tamtędy, ale, bo tamtędy ale, nie jeżdżę często, ale, dzisiaj jechałem, więc... Ale zgoda, można więc było, komunikuję. Ja oczywiście przyjmuję to do wiadomości, to można również, jak to pan czynił niejednokrotnie, czy tutaj mieszkańcy też telefonicznie zgłosić, nie nagłaśniać tego w taki sposób, że coś my źle robimy albo nie chcemy, bo reakcja, jeśli państwo tutaj zobaczycie na temat współpracy, jeśli chodzi o tutaj powiatem, w tym wypadku powiatem, czasami wystarczy telefon i była reakcja bardzo szybka i tutaj z zaskoczeniem przyjmowaliście przecież i ja przyjmowałem podziękowania i pani dyrektor. Natomiast można było, bo tą sprawą od razu zajęłem się i zgłosiłem, chyba nawet i pana informowałem o tej sprawie. Natomiast jeśli było brak reakcji, brak było interwencji, można było, panie Tomaszu, nie czekać na sesję Rady Gminy, tylko zadzwonić, poinformować mnie. Ja, mając na uwadze, że nie odniosło tu skutek w tym wypadku rozmowa, podjąłbym inne kroki, bo w tym wypadku, nie mając tej wiedzy, ja myślałem, że sprawa jest załatwiona. Znaczy, kończąc, bo ja nabyłem tą wiedzę dzisiaj, bo rozwożę i przyczepiam na tablicach ogłoszeń zaproszenia na takie spotkanie konsultacyjne, informowałem też na stronie w sprawie sali wiejskiej w Siemyślu. Spotkanie jest zaplanowane na 30 na godzinę 19. Takie były głosy, żeby po prostu zrobić to maksymalnie jak najpóźniej, żeby jak najwięcej osób mogło uczestniczyć z tych, które chciały. Także ze swojego tutaj miejsca chciałbym zaprosić zarówno radnych, pracowników, pana wójta, pana sekretarza, pani skarbnik, myślę też, sołtysów, czy radnych powiatowych, wszystkich, którzy chcieliby, nie wiem, posłuchać, wypowiedzieć się na temat sali, bo to spotkanie będzie, myślę, takim pierwszym do określenia, co z tą salą dalej robić, co z tą salą, czy jeżeli ją w jakiś sposób uchronimy przed sprzedażą, no to nie tak na sztukę, żeby to polegało na tym, że ktoś to znowu przetrzyma na zasadzie takiej, że będzie to trzymał i to będzie dalej niszczało, tylko żeby już konkretnie coś tam zrobić. Są pewne pomysły, są pewne plany. Jeżeli przyjdzie więcej osób, myślę, że sobie to skonfrontujemy, czy takie są też i oczekiwania i ułożymy to wtedy w jedną całość, to też pomoże w założeniu stowarzyszenia, które mogłoby tę sprawę popilotować dalej. Także po sesji pozwolę sobie rozdać takie zaproszenia. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Odnośnie tych przetargów. Wszyscy wie, wójt, pracownicy, a ta tablica informująca o sprzedaży, ta straży, od części oderwało, to wisi. Jeśli się mogę odnieść, panie radny, to nie jest nasza tablica. Ta pierwsza, nie? Ta tablica informująca na temat działki, akurat sprzedaży działek w Gnierzynie, udostępniłem... Tak, to nie nasza. Udostępniłem tutaj... Nie, udostępniłem... Informacja udostępniłem na swoim tutaj, na swojej nieruchomości nieodpłatnie, możliwość takiej rejestracji, bo też tam na zakręcie była troszeczkę, stwierdziliśmy, że nie spełnia swojej roli, być może mówię tutaj i tym bardziej, że to było niestety na zakręcie, pojawiła się następna reklama o sprzedaży, to tak, żeby się nie zdawało, decyzja o przeniesieniu. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Goście? Nie widzę. Zamykam sesję Rady Gminy Siemyśl.